Cześć Wam dzisiaj, ja jestem Wizu Wizualnie i jestem tu dziś przed Wami po to, żeby zadać pytanie, może na nie odpowiedzieć i postawić stwierdzenie, które się pojawia ostatnio wśród ludzi interesujących się popkulturą, szczególnie na anglojęzycznych YouTubach, czyli czy Hollywood jest w odwrocie, czy wręcz przeciwnie, jest w natarciu. Bo jeżeli spojrzymy na ten rok, ten 2016 rok, pomijam wszystkie zgony wielkich gwiazd, chodzi mi o same filmy, to jest to najgorszy rok od dziesięcioleci. Jest to praktycznie najgorszy rok od 20 kilku lat, nie wiem, 25 albo 6. Czyli bardzo długo. I jeżeli spojrzycie na filmy, na które był ogromny nacisk, że mają sobie jakoś radzić, no to nagle są filmy, które całkowicie nie podołały z zadaniu, i takie filmy jak Superman kontra Batman, który powinien wynieść na box office, leży. Nowy film Spielberga, ten BFG, ten Big Friendly Giant czy jakoś tak, który jest całkiem niezłym filmem, ale nie sprzedaje się. Jest Warcraft Independence Day Resurgence jakoś... Dzień Niepodległości 2, o w ten sposób, które nie wyrabiają na box office. Są filmy takie sobie jak Kapitan Ameryka Trójka i tutaj ten film nie zawiódł, ale z drugiej strony liczono, że będzie znacznie lepiej. I są filmy, które sobie poradziły świetnie, bądź powyżej oczekiwań, tak jak na przykład Gdzie jest Dory, moment, gdzieś tutaj mam IMDb i Gdzie jest Dory. W ten weekend 41,8 miliona dolarów. No to jest kasa. To nie jest super hiper, ale to jest film, po którym spodziewano się mniej. Była Księga Dżungli i była Zootopia, która w tym roku zakosiła, ale absolutnie strasznie zakosiła. I to są filmy, które sobie tam jakoś mniej lub bardziej radzą, ale to prowadzi do konkluzji, do stwierdzenia, że box office traci na znaczeniu. Jeżeli nie wiecie, co to jest box office, to jest ten wskaźnik, wymierny wskaźnik tego, jak sobie filmy radzą na amerykańskim gruncie. Amerykańskie filmy na amerykańskim gruncie. Nie tylko amerykańskie. I chodzi o to, że na przykład jeżeli tam film sobie dobrze radzi, to ten dobrze radzący sobie film najprawdopodobniej dostanie kontynuację, dostanie sequela. Jeżeli tam film sobie radzi tragicznie, to może przyjść do nas i u nas może być naprawdę mocno, ale kontynuacji nie będzie, sequela nie będzie, bo nikt się taką Polską czy Europą nie przejmował do tej pory. Ale jeżeli film sobie w Ameryce świetnie radził, to nieważne było, jak dobrze radzi sobie u nas, jest ogromna szansa na sequel, jeżeli na box office sobie film robi furorę, dobrze sobie radzi. I chodzi o to, że Hollywood postawił na eksport i to jest pierwszy rok, w którym to ewidentnie widać. Macie takie filmy jak Superman kontra Batman, które będą miały kontynuację, ale nie dlatego, że sobie radzą dobrze, tylko dlatego, że Warner Brothers i DC nie mogą sobie pozwolić na odpuszczenie tej marki i przegrać z Marvelem. Oni po prostu nie mogą tego zrobić, bo to zarżnie ich sektor, to znaczy zarżnie dla nich ten sektor rynku, więc to by był dramat, więc oni nawet po kosztach i ze stratami będą szli do przodu. Ale macie takie filmy jak Warcraft, który kompletnie zawiódł na box office, i macie taki film jak Independence Day Resurgence, który się nie sprawdził. I oba te filmy dostaną sequelę najprawdopodobniej, Warcraft prawie na 100%, bo to były filmy robione dla Chińczyków. Bo kto ogląda takiego Warcrafta? No ludzie, którzy są fanami Warcrafta, oni żyją w tym świecie Warcrafta i to nie są ludzie, jeżeli patrząc z psychologii, którzy są potencjalnymi dobrymi odbiorcami filmów kinowych. To nie są ludzie, którzy pójdą oglądać film do kina. Oni go obejrzą później na Netflixie, oni obejrzą go na DVD w domu, ale nie będą wychodzili do kina, bo to nie jest ten charakterologiczny typ ludzi. Ale Warcraft jest ogromną marką w Chinach, więc tam ten film po prostu przez ich odpowiednik box office i jest numerem jeden i wygrywa, więc ten film był robiony z myślą, że ma trafić do Chińczyków. Ameryka była traktowana po macoszemu, co też widać bardzo, jak on był reklamowany w Europie, w Polsce i jak był reklamowany w Ameryce. Był tak, że reklamy są, nie zlaliśmy tego filmu, ale nie ma furory, a w Chinach to po prostu ze sztandarami. W Chinach w ogóle jest inna sytuacja troszkę, bo tam jest takie charakterystyczne bardzo prawo, ciekawe, że amerykańskie filmy praktycznie nie mogą za bardzo tam trafiać do kin. I chodzi o to, że jeżeli do nas trafia, nie wiem, Jurassic Park czy cokolwiek, to ten Jurassic Park zarabia dla Amerykanów. A stawkę narzucaną przez producenta, a w Chinach jest stawka narzucana przez rząd, to jest znacznie mniejsza, to jest stała, to nie jest zmienna, że hapią więcej w pierwszych tygodniach, później trochę mniej i kino na tym zarabia, więc kino organizuje te wszystkie takie akcje, jak u nas wieczorowe posiedzenia i tak dalej, nie? Po kilka filmów. To chodzi o to, żeby kino mogło się odbić troszkę finansowo, bo silniejszy producent wymusza na nich
zdzieranie kasy, plus jeszcze podatki i tak dalej, i to jest walka o byt praktycznie cały czas. A w Chinach jest inaczej, to rząd od samego początku tamten ustawia co i jak i Amerykanie nie zarabiali do tej pory na Chinach bardzo dużo. I nagle ktoś znalazł lukę parę lat temu, że wystarczy, że Chińczycy zainwestują wystarczająco dużo, się poblułem, w amerykański film i jest już to koprodukcja. I wtedy koprodukcja może lecieć na chińskich warunkach w Chinach, czyli Amerykanie, jeżeli wezmą wystarczająco dużo kasy od Chińczyków, to mogą na tym normalnie zarabiać w Chinach. I chodzi o to, że Chińczycy nagle są namawiani do tego, żeby ryzykowali swoją kasę, inwestowali bardzo dużo, żeby Amerykanie mogli na nich zarobić. To nie jest łatwa sytuacja, bo Chińczycy są dość podejrzliwi i się im wcale nie dziwię, że nie ufają biznesowym Amerykanom. Ale to jest pierwszy rok, w którym to zaufanie wzrosło na tyle, że naprawdę jest nieźle. I pojawiły się właśnie takie filmy jak Warcraft czy Independence Day, Dzień Niepodległości dwójka, które są stworzone z myślą o tamtym rynku. I teraz myślę sobie o tym, że Sony jakiś czas temu w odniesieniu do swoich Ghostbustersów, które wychodzą za parę dni, właściwie 11, 10 w nocy jest premiera światowa, 11 z Wielkiej Brytanii, u nas jest 15, tak samo jak Ameryka. I Sony, ktoś tam stwierdził, że niezależnie jak sobie poradzą w Stanach i w Europie, odkują się na Chińczykach. Bo to jest też film, który tam miotał z hajsem na lewo, na prawo i to odkucie się na Chińczyka, to było takie splunięcie w twarz już tych krytykantów, którzy wywlekli wszystkie swoje zarzuty na wierzch, czy sensowne, czy nie. To było takie, haha, no co nam zrobicie, nawet jak się nie sprzeda, to wywieziemy to do Chin, tam się sprzeda i zrobimy ten sequel. Czy wam się to podoba, czy nie? I teraz poszła informacja, że te Ghostbustersi, bo wcześniejsze filmy z Ghostbustersu się w Chinach nie pojawiły, więc dla nich to nie jest kiepska kalka, tylko to jest nowy film. To jest coś, czego oni wcześniej nie znali. I nie poznają, bo w Chinach jest takie prawo, że nie mogą być w odpowiedni tam sposób przedstawione duchy, bo to jest obraźliwe i tak dalej, więc ten odsyłanie duchów i tego typu numery, to jest coś, co w Chinach pokazane być nie może, więc Sony utopiło gigantyczną ilość kasy w filmie z myślą, że ich planem awaryjnym są Chińczycy, a Chińczycy im pokazali bana, więc jakie są wasze myśli na ten temat, bo dla mnie sytuacja jest przekomiczna i czy wy też zauważyliście, że faktycznie Hollywood całkowicie obraca teraz kota ogonem, te wszystkie rebooty, które po prostu padały i liczyłem, że Ghostbuster się noga powinie i padną na ryj, właśnie dlatego, że to jest ten przykład rebootów, których nie lubię tak wcześniej. Liczyłem, że Robocop będzie taką tragedią, która zawali cały ten pomysł, że ludzie z Hollywood przestaną odgrzewać te kotlety i wreszcie zaczną robić coś troszkę bardziej inteligentnie, z troszkę większą ilością serca, wkładu tego własnego, nie? Niestety z Robocopem do końca się nie udało, bo film nie był aż tak słaby, ale liczę, że Ghostbusters będzie aż tak słabym filmem, że zarżnie ten pomysł. I teraz boję się, że mimo tego to nic nie zmieni, bo niektóre filmy, które dla Amerykanów są jakby klasyką, mogą je znów odgrzewać i sprzedawać za granicą, tam gdzie te filmy były nieznane. Zmienią trochę prawo, trafi to do Indii, do Chin, jeżeli będzie koprodukcja odpowiednio procentowo finansowa. W Europie niektórych tych filmów nie mieliśmy, bo do nas nie docierały, na przykład do Polski za komunę, bo były bany, jeżeli chodzi o kulturę amerykańską, więc jakie jest wasze spojrzenie na ten temat? Ja wam dziękuję za uwagę i hej! Tak teraz heheszki, ale pomyślałem o tym tak, że niedługo dojdzie do takiej sytuacji, że za chińskie pieniądze filmy robione w Stanach będą robione po chińsku i będą trafiały do amerykańskich kin z amerykańskim, bo przecież nie z angielskim dubbingiem. To będzie śmieszne. Independence Day 3, Dzień Niepodległości 3, gdzie Chińczycy będą nawijali po chińsku w amerykańskich kinach i będzie słychać perfidny dubbing i będą napisy. Wreszcie Amerykanie nauczą się czytać.